Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na naszym webinarium. Wybiła godzina 12, więc jak najbardziej możemy już zacząć. Mam nadzieję, że wszyscy zainteresowani już tutaj udało się dodać do spotkania. Dzisiaj opowiem Państwu o poddziałaniu 832 naszego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. I tutaj zwracam uwagę na początku spotkania, że znajdujemy się w naszym regionalnym programie operacyjnym i te środki, które dysponują regionalne programy operacyjne, kolokwialnie rzecz ujmując, one muszą się znajdować w naszym województwie, więc to poddziałanie skierowane jest tylko i wyłącznie do osób z Wielkopolski, które uczą się, pracują, znajdują się, mieszkają w województwie wielkopolskim. I ja nazywam się Tecław Aleksandra, jestem przedstawicielem punktu informacyjnego Funduszy Europejskich w PINE i tutaj kilka zasad na temat dzisiejszego spotkania, co jest dla nas bardzo ważne, ponieważ w momencie, kiedy wszyscy tutaj wyłączą kamerki i mikrofony, jakość łącza będzie dużo lepsza, Państwo będą mnie lepiej słyszeć, nic nie będzie zakłócało naszego spotkania dzisiejszego. Dlatego bardzo serdecznie proszę o wyłączenie mikrofonów i kamerek. Również jeżeli chodzi o pytania, tak jak już to się utarło na naszych webinariach, bardzo serdecznie prosimy o zadawanie pytań na czacie. W momencie, kiedy zakończymy zapis spotkania, zostanie Państwu udostępniony drogą mailową wraz z prezentacją i z odpowiedzią na te pytania, które tutaj padną. Odpowiedzi na nurtujące pytania jak najbardziej będą udostępnione. Również bardzo serdecznie prosimy po zakończeniu o wypełnienie ankiety, która zostanie przesłana Państwu na czacie. I jest to dla nas bardzo ważne, ponieważ w momencie, kiedy wypowiedzą się Państwo na temat naszych webinariów, my będziemy w stanie coraz to lepiej je przeprowadzać, udostępniać Państwu te tematy, które są interesujące. Także bardzo, bardzo serdecznie prosimy o wypełnienie tej ankiety. Jeżeli chodzi o dzisiejsze webinarium, tak jak już wspomniałam, poddziałanie 832 są to szkolenia dla osób fizycznych. Dodatkowo pokrótce powiem Państwu o szkoleniach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, bo jeżeli chodzi o podnoszenie swoich kompetencji, zdobywanie wiedzy, to jest również dosyć fajne szkolenie, z których można korzystać bezpłatnie. Oraz opowiemy o źródłach informacji o funduszach europejskich i krótko przedstawimy ofertę sieci punktów informacyjnych. Poddziałanie 832, nasz dzisiejszy temat, tak jak już mówiłam, program operacyjny regionalny dla Wielkopolski. Jaki jest cel szczegółowy tego poddziałania? Tutaj mamy podniesienie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych. Osób dorosłych, czyli od 18 roku życia, jednakże w szczególności tutaj skierowane to działanie jest dla osób w wieku od 25 lat do 64, jeżeli chodzi o typy projektów, które są dofinansowane. Jest to wsparcie uczenia się w formach pozaszkolnych organizowanych we współpracy również z pracodawcami i tutaj mamy na przykład kwalifikacyjne kursy zawodowe czy kursy umiejętności zawodowych. Również dofinansowane jest wsparcie osób, które zgłaszają potrzebę formalnego potwierdzenia kwalifikacji, które już posiadają, a które zdobyły w sposób pozaformalny i nieformalny. Jeżeli chodzi o poddziałanie 832, to w aktualnym tutaj konkursie, w aktualnym naborze realizowane jest ono wyłącznie za pośrednictwem bazy usług rozwojowych. Gdyby jednak tutaj możliwość realizacji egzaminów musiała się odbyć poza bazą usług, w tej sytuacji może instytucja zarządzająca zezwolić na tutaj zmianę regulaminu. Czym jest baza usług rozwojowych? Bardzo często pytają Państwo o to w momencie, kiedy podczas konsultacji przybliżamy, informujemy o tym projekcie osoby zainteresowane podnoszeniem kwalifikacji. Baza usług rozwojowych to jest dosyć fajna strona, ponieważ jest to taka baza dostępna bezpłatnie,
która obejmuje rejestr podmiotów takich, które zapewniają usługi rozwojowe, kursy, szkolenia, studia podyplomowe bardzo wysokiej jakości. Są one współfinansowane ze środków publicznych i tutaj baza jest prowadzona w formie takiego systemu teleinformatycznego przez administratora. Baza umożliwia w szczególności publikację ofert usług rozwojowych przez podmioty świadczące usługi rozwojowe. I tutaj tak naprawdę w momencie, kiedy firma szkoleniowa chciałaby do takiej bazy się dopisać, świadczyć swoje usługi rozwojowe, jak najbardziej jest to możliwe. Również poprzez bazę dokonujemy zapisu na poszczególne usługi rozwojowe, te wybrane przez Państwa jako uczestnika projektu, oraz możemy zamieszczać ogłoszenie o zapotrzebowanie na usługi rozwojowe w momencie, kiedy takiej usługi nie ma. Jeżeli chcemy wziąć udział w jakimś szkoleniu, które nas interesuje, ale nie znajdziemy go w burze, jak najbardziej możemy zgłosić zapotrzebowanie na taką usługę. Dodatkowo poprzez bazę, poprzez system bazy dokonujemy oceny usługi rozwojowej zgodnie z systemem wewnętrznym i to jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o ocenę usługi, ponieważ w momencie, kiedy korzystają Państwo z dofinansowania na szkolenie, na kształcenie, to tutaj, aby otrzymać refundację, czyli zwrot środków przysługujących Państwu, taka ocena jest potrzebna do rozliczenia projektu przez Państwa. Czyli bez oceny usługi nie ma możliwości otrzymania refundacji. Jeżeli chodzi o kolejne tutaj możliwości, możemy również zapoznać się z wynikiem takiej oceny usługi rozwojowej dokonanej przez innych uczestników, którzy brali udział w szkoleniu, kursie czy innym kształceniu. I jest to tutaj bardzo fajna opcja, ponieważ mogą Państwo sami ocenić poprzez zapoznanie się z ocenami innych uczestników, czy ta instytucja szkoleniowa kształcąca no jakby tutaj ma wysokie oceny. Jeżeli chodzi o usługę rozwojową, co to właściwie jest? Jest to usługa, która ma na celu podniesienie naszych kompetencji. Służy ona uzyskaniu kwalifikacji zawodowych oraz uzyskaniu kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, które są zainteresowane podniesieniem i z własnej inicjatywy uzupełnieniem kompetencji lub kwalifikacji zawodowych. Czyli generalnie są to kursy, szkolenia, czy tutaj studia podyplomowe, które podnoszą nasze kompetencje. Jeżeli chodzi o usługi odbywające się z wykorzystaniem połączeń online, w chwili obecnej mamy sytuację, jaką mamy, więc jest możliwość realizowania usług zdalnie. Odbywa się to w taki sposób, że trener, osoba, która szkoli, prowadzi usługę w tak zwanym czasie rzeczywistym, czyli tak jak dzisiaj spotkaliśmy się na tym naszym webinarium, w takiej formie, która umożliwia przekazanie, utrwalenie treści określonych w programie takiej usługi. Liczba uczestników szkolenia powinna być taka, aby umożliwić wszystkim swobodę udziału we wszystkich przewidzianych elementach takich zajęć, czyli na przykład ćwiczeń, rozmowie na żywo, możliwości napisania testu, ankiety czy współdzielenia ekranu. Materiały, które zostaną udostępnione podczas usługi realizowanej zdalnie, mają formę e-podręczników, plików dokumentów przygotowanych w dowolnym formacie, czy też materiału VOD, czy też innych wygodnych dla Państwa i dla szkoleniowca. Do kogo skierowane jest wsparcie w poddziałaniu 8.3.2? Tutaj generalnie tak naprawdę może skorzystać każdy. Każdy, kto z własnej inicjatywy chce podnieść swoje kompetencje. W projekcie są to określone, grupa docelowa jest określona jako osoby dorosłe, które są w wieku aktywności zawodowej i w szczególności są to osoby w wieku od 25 lat do 64. Głównie takie osoby, które mają niskie kompetencje i kwalifikacje lub też osoby w wieku 50 lat i więcej, zgłaszające z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia swoich kwalifikacji.
Grupą są osoby, które w dniu zgłoszenia, jak i rozpoczęcia udziału spełniają kryteria, czyli mają ukończony 18 rok życia, z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, mieszkają, pracują bądź uczą się na terenie Wielkopolski, nie prowadzą jednoosobowej działalności gospodarczej oraz nie są zatrudnione przez operatora czy też realizatora usługi rozwojowej. Wyłączone z projektu są osoby prowadzące działalność, tak jak już wyżej wspomniałam, oraz lekarze, pielęgniarki i położne, którym wsparcie udzielane jest w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, gdzie w zasadzie zgłosić się po to wsparcie są to instytucje wybrane w drodze konkursowej. Jeżeli chodzi o te instytucje, podzielone one są na tak zwane subregiony. Kilka powiatów, które wchodzi w skład takiego subregionu, zgodnie, tak jak tu wyżej już wspomniałam, z miejscem naszej nauki, naszej pracy, zamieszkania czy przebywania, zgłaszamy się zgodnie z tym powiatem. Jeżeli chodzi o tak zwany podregion kaliski, tak jak tutaj widzimy, wchodzi w skład kilka powiatów: Jarociński, Kaliski, Kępiński, Krotoszyński, Ostrowski, Ostrzeszowski, Praszewski i samo miasto Kalisz. Operatorem jest Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, wraz z OCWP, Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, jako partner tego projektu. Jednakże jeżeli chodzi o tego operatora, obecnie nabór jest wstrzymany. Tutaj w momencie, gdybyśmy chcieli skorzystać z tego projektu, osoba pracująca i bezrobotna ma taki sam limit dofinansowania, jest to 3,5 tysiąca złotych, jednakże procent dofinansowania jest już różny. Dla osób pracujących 85%, dla osób bezrobotnych, biernych zawodowo już 95%, więc tutaj te 15 czy 5% musi być naszym wkładem własnym. Dane kontaktowe do tego operatora, jeżeli chodzi o dane, są one tutaj podzielone na powiaty. Wnioski w momencie, kiedy nabór będzie tutaj wznowiony, przyjmuje albo Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, albo Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, zgodnie z podziałem na powiaty. Również tutaj jest strona internetowa, tak jak już mówiliśmy, będzie udostępniona Państwu ta prezentacja, więc będą Państwo mieli dostęp do tych danych z naszej prezentacji. Jeżeli chodzi o podregion Koniński, przechodzimy do kolejnego operatora: powiat gnieźnieński, kolski, konieński, słupecki, turecki, wrzesiński i miasto Konin. Tutaj operatorem jest Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Koninie. Jednakże tutaj nabór jest zamknięty. 5 tysięcy złotych przysługuje jako dofinansowanie 90%, jeżeli chodzi o podział procentowy. Również dane kontaktowe tutaj Państwu podajemy. Podzielone one są na miasta, na powiaty. I kolejny z operatorów, podregion leszczyński, powiat gostyński, grodziński, kościański, leszczyński, międzychocki, nowotomyski, rawicki, wolsztyński, miasto Leszno, MDDP SA, Akademia Biznesu, spółka komandytowa. Limity, jakie przysługują: maksymalnie 3700 zł i 88,5% dofinansowania, reszta musi być naszego wkładu własnego. Biuro projektu na terenie miasta Leszno, tutaj główna siedziba na ulicy Geodetów 1. Również podajemy Państwu stronę internetową. Są także biura regionalne dla tutaj powiatów. I jeżeli chodzi o biura regionalne, ważna informacja, tutaj w tabeli mają Państwo podane godziny otwarcia takiego biura.
W momencie, gdyby chcieli się Państwo kontaktować, bardzo proszę sobie zerknąć na tą tabelę, ponieważ po prostu mogą się Państwo nie dodzwonić. Część dni jest niestety zamknięte biuro, także trzeba tutaj zgodnie z tą tabelą tego kontaktu z operatorem szukać. Kolejny z operatorów pod region Pilski w skład wchodzi powiat chodziecki, czankowsko-trzcianecki, pieski, wągrowiecki, złotowski. Jeżeli chodzi o operatora, jest to Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego. Tutaj mamy kwotę maksymalną 3850 zł i poziom dofinansowania dla osoby pracującej to jest 85%, a dla osoby bezrobotnej, biernej zawodowo 93%. Jeżeli chodzi o biuro tutaj centrali w Poznaniu, macie Państwo podany numer telefonu, również adres mailowy do operatora, także strona internetowa, przez którą można dokonać zgłoszenia. Jeżeli chodzi o biura regionalne, one również są utworzone, są dostępne. Takie biuro znajduje się w Pile, w Chodzieży, w Czarnkowie, w Złotowie i w Wągrowcu. Kolejny z operatorów dla podregionu poznańskiego i mamy tutaj powiat obornicki, poznański, szamotulski, średzki i śremski. Operatorem jest DGS, a wraz z Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Jeżeli chodzi o limity, maksymalnie 3000 zł, gdzie procent dofinansowania dla osoby pracującej to jest 80%, a dla osoby bezrobotnej, biernej zawodowo 90%. Dane kontaktowe do biur projektu oraz strona internetowa, gdzie znajdą Państwo generator wniosków, przez który taki wniosek należy złożyć. Wypełniamy wniosek, formularz rekrutacyjny. Właśnie w generatorze wniosku zapisujemy, wysyłamy go poprzez adres mailowy. Samo miasto Poznań operatorem jest Seka SA, gdzie osoba pracująca i bezrobotna ma maksymalnie 3000 zł i procent dofinansowania dla osoby pracującej to jest 87,5%, a dla bezrobotnej, biernej zawodowo 100%. Biuro projektu znajduje się w Poznaniu. Również mają Państwo podaną stronę internetową, gdzie znajdują się dokumenty. Bardzo ważne informacje, elementy pozyskania wsparcia. Wiemy już do kogo, gdzie możemy zgłosić się po dofinansowanie na szkolenie, kształcenie. Jednakże jak wyglądają elementy pozyskania wsparcia? Tutaj w pierwszym etapie należy znaleźć usługę operatora, czyli wchodzimy w bazę usług rozwojowych, wyszukujemy sobie szkolenie, kształcenie, które nas interesuje. Przeglądanie takich ofert usług rozwojowych, szkoleń, kursów jest bezpłatne, nie wymaga rejestracji. Również sama rejestracja jest dobrowolna, także bezpłatna. I tutaj w momencie rejestracji mamy możliwość już korzystania z tych usług rozwojowych, czy też dofinansowanych, czy też nie, ponieważ możemy zapisać się na takie szkolenie również bez dofinansowania. Tutaj możemy zapłacić z własnych środków, jak najbardziej korzystać. Wybieramy z tych szkoleń, z tych kursów, które odpowiadają na nasze potrzeby w zakresie podniesienia kwalifikacji czy też kompetencji. Jeżeli chodzi o etap drugi, mamy wybrane już szkolenie, mamy wybrany kurs, następnie zgłaszamy się do operatora, czyli do tej instytucji zgodnie z naszym powiatem. Występujemy z formularzem zgłoszeniowym do operatora, do tej instytucji. Za chwileczkę pokażę Państwu, jak wygląda ten formularz rekrutacyjny. Tutaj w momencie wypełnienia tego formularza rekrutacyjnego, zgłoszeniowego, jest on podstawą do zakwalifikowania się osoby, uczestnika do udziału w projekcie. Ten formularz jest potrzebny po to, aby operator sprawdził, czy spełniamy wymagania dotyczące grupy docelowej. Jeżeli spełniamy, podpisujemy umowę.
Umowa otwiera nam drzwi, daje nam możliwość do tego dofinansowania, ponieważ w umowie znajduje się tak zwany numer ID, dzięki którym zapiszemy się na usługę rozwojową w bazie usług, stanowiącą podstawę do dofinansowania. W momencie, kiedy mamy ten numer ID, swobodnie możemy się na taką usługę już zapisać. Tutaj mają Państwo formularz zgłoszeniowy. Jeżeli chodzi o ten formularz zgłoszeniowy, to jest akurat formularz z subregionu pilskiego, gdzie operatorem jest Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego. Jak Państwo widzą, te dane, które należy podać, to są podstawowe dane. Mamy kilka rubryk. Dane kandydata na uczestnika, gdzie podajemy podstawowe informacje, takie jak imię, nazwisko, wiek, PESEL. Również konieczne jest podanie wykształcenia. Następnie dane kontaktowe nasze, kandydata, uczestnika, musimy zaznaczyć, w jaki sposób jakby tutaj wskazujemy uczestnictwo w naszym projekcie, czy wskazujemy miejsce zamieszkania, pracy, czy też nauki. Podajemy dane kontaktowe do nas. Następnie mamy status kandydata na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu. Musimy zaznaczyć, czy jesteśmy osobą pracującą, bezrobotną, uczącą się. Tutaj również podajemy miejsce naszej pracy, jeżeli chodzi o osoby pracujące i wykonywany nasz zawód. Jeżeli chodzi o status kandydata na uczestnika w chwili przystąpienia do projektu, podajemy również, czy jesteśmy osobą należącą do mniejszości narodowej, etnicznej, czy też jesteśmy migrantem, osobą obcego pochodzenia, czy też osobą bezdomną, osobą z niepełnosprawnością, czy też w innej sytuacji społecznej. Również musimy już w formularzu podać nazwę usługi, realizatora usługi i czy to ma być kurs zawodowy, kurs umiejętności zawodowych, czyli podajemy to szkolenie, to kształcenie, z którego chcemy skorzystać, wybrane z bazy usług rozwojowych. Poniżej znajdują się już oświadczenia uczestnika projektów. Na ostatniej stronie wystarczy taki formularz rekrutacyjny podpisać i złożyć do operatora zgodnie z subregionem, do którego przynależymy. W momencie, kiedy złożymy już ten formularz rekrutacyjny, następuje weryfikacja. Operator podpisuje z nami umowę i tutaj nadaje ten numer ID, który upoważnia nas do zapisania się w bazie usług rozwojowych. Po otrzymaniu takiej umowy, po podpisaniu tej umowy, otrzymujemy tak zwaną promesę, która jest jakby taką obietnicą, że operator zarezerwował w ogólnej puli środki, które nam przysługują. Ta promesa jest potrzebna po to, aby uczestnik mógł wystąpić o refundację kosztów usługi, ponieważ w naszym województwie usługi rozwojowe dofinansowane, czy z projektu dla osób fizycznych, czy dla przedsiębiorców, działają na zasadach refundacji, czyli tutaj my jako uczestnicy projektu po podpisaniu umowy, zapisaniu się na tą usługę, płacimy za tą usługę z własnej kieszeni, a w momencie, kiedy wrócimy do operatora po zakończeniu tej usługi, otrzymujemy refundację. Jeżeli mamy już tą umowę, poprzez system bazy usług wysyłamy zgłoszenie na daną usługę. Cały proces uruchomienia wsparcia nie powinien być dłuższy niż 10 dni roboczych od złożenia przez nas, przez osoby zainteresowane, wypełnionych dokumentów zgłoszeniowych. Mamy trzeci etap, realizacja usługi, czyli tutaj zgodnie z harmonogramem realizujemy usługę, zgodnie z również miejscem wskazanym w tej karcie usługi, czyli to szkolenie odbywamy tak, jak jest opisane ono w bazie usług rozwojowych. I tutaj ponosimy 100% kosztów za usługę. W momencie zakończenia usługi zostanie nam przekazana ta refundacja.
Etap czwarty, ostatni, ocena usługi rozwojowej i refundacja. Tak jak mówiłam na początku naszego spotkania, baza usług pozwala nam oceniać usługi rozwojowe. I to jest właśnie ten moment, kiedy musimy tego dokonać za pomocą systemu usług rozwojowych, ponieważ w momencie zakończenia takiej usługi rozwojowej wracamy do naszego operatora i składamy mu dokumenty niezbędne do rozliczenia, czyli właśnie ta ocena usługi rozwojowej i między innymi faktura za zrealizowaną usługę oraz potwierdzenie zapłaty za tą usługę, a także tutaj, jeżeli jest egzamin, to wynik tego egzaminu, czy też zaświadczenie, że faktycznie odbyliśmy takie szkolenie, kształcenie, taki kurs. W momencie, kiedy te dokumenty złożymy, następuje refundacja środków, które nam przysługują w wymaganej wysokości na nasze konto. Jeżeli chodzi o bazę usług rozwojowych, już Państwu mówiłam, że jest to baza internetowa, ogólnodostępna, bezpłatna, więc tutaj absolutnie nie ponosimy żadnych kosztów zapisania się do bazy usług rozwojowych czy zapisu na taką usługę rozwojową. Jeżeli chodzi o samą bazę, ona nie jest skierowana tylko do osób fizycznych, ale również i do przedsiębiorców i ich pracowników, ponieważ jest bardzo podobny też sam projekt do tego, o którym dzisiaj Państwu mówię, jednakże właśnie dla pracodawców i ich pracowników. Również za pomocą bazy możemy wyszukiwać, zapisywać się na szkolenie, czy też zamawiać usługi doradcze. Sama baza usług znajduje się na stronie usługi rozwojowe bez polskich literek .parp.gov.pl. Tutaj mamy usługi podzielone tematycznie, więc samo wyszukanie usługi nie jest trudne. Można je przeglądać, czy też korzystać z wyszukiwarki. Wystarczy wpisać, czy to kluczowe słowa, czy miejsce realizacji takiej usługi. Także możemy sortować, filtrować, jeżeli chodzi o przeglądanie, a nawet możemy śledzić na bieżąco tutaj za możliwością jakby takiego powiadamiania mailem o usługach takich, które spełniają nasze oczekiwania. Na ekranie widzą Państwo zrzut bazy usług rozwojowych. Tak wygląda baza po aktualizacji, która była kilka miesięcy temu. Jest ona dosyć intuicyjna. Tutaj widzicie Państwo wyszukiwarkę usług. Po lewej stronie mamy paseczek, gdzie możemy wpisać nazwę usługi, rodzaj, kategorie, podkategorie, miejsce realizacji takiej usługi, cenę takiej usługi i mamy wyszukiwanie. Jak Państwo widzą, tutaj możemy również sortować według dopasowania czy też ceny najniższej, najwyższej i w taki sposób możemy odszukać interesujące nasze szkolenie. Jeżeli chodzi o rejestrację w bazie, aby przeglądać, absolutnie nie musimy tutaj rejestrować się w burze. Jednak aby już się zapisać, jak najbardziej taka rejestracja jest konieczna. Ona nie jest szalenie skomplikowana, nie trwa długo, zaledwie kilka chwil. Tutaj w momencie, kiedy utworzymy swoje konto w bazie usług rozwojowych, musimy utworzyć tak zwany profil użytkownika, i poprzez ten profil użytkownika możemy zapisać się już na wybraną usługę rozwojową. Tu widzą Państwo, jak wygląda tworzenie profilów. Możemy utworzyć profil użytkownika, czyli tutaj w poddziałaniu 8.3.2 właśnie z tego jakby szarego pola zapisujemy się na szkolenie. Również przedsiębiorstwa mogą tworzyć swoje profile, a także dostawcy usług, czyli te firmy, które chciałyby świadczyć usługi rozwojowe dofinansowane. Poświęcę jeszcze chwilę karcie oceniającej usługi rozwojowe, ponieważ tak jak już Państwu mówiłam, to jest szalenie ważny element stanowiący tutaj podstawę refundacji.
Sama karta oceniająca usługi rozwojowe jest bardzo krótka, ponieważ tu mamy tylko i wyłącznie 3 pytania. Ta karta oceniająca przychodzi na nasz adres mailowy w momencie zakończenia usługi rozwojowej. I tutaj, jak Państwo widzą, 3 pytania, na które odpowiedzi możemy po prostu wyklikać i zapisać taką ankietę oceniającą. Następnie drukujemy ją i idziemy z nią do operatora po refundację. Również możliwa jest rejestracja ogłoszenia o zapotrzebowaniu w momencie, kiedy nie widzicie Państwo szkolenia, kształcenia, które nas interesuje, możemy zgłosić zapotrzebowanie. W zakładce zapotrzebowanie na usługi znajduje się przycisk zgłoś zapotrzebowanie. Tutaj opisujemy temat usługi rozwojowej, która nas interesuje, i to zapotrzebowanie widzą dostawcy usług, którzy mogą odpowiedzieć i skontaktować się z Państwem w celu jakby organizacji utworzenia takiej karty usługi, z której my możemy skorzystać. Także jak najbardziej zachęcam do przeszukania bazy, gdyby nie było szkolenia usługi rozwojowej, kursu, który nas interesuje. Nie jest to problem, można jak najbardziej zamówić sobie interesujący nas temat. To tyle, jeżeli chodzi o działanie 832. Mam nadzieję, że pojawiły się tam jakieś pytania dotyczące tego projektu. Widzę, że się pojawiły, więc jak najbardziej na nie odpowiemy. I tak jak już mówiłam, Akademia PARP, tutaj jest to dosyć ciekawa forma zdobywania wiedzy, ponieważ szkolenia, które są dostępne na stronie internetowej akademia.parp.gov.pl są całkowicie bezpłatne. Tych szkoleń jest dosyć dużo. Mamy podzielone je tematycznie. Tutaj widzą Państwo, mamy finanse, marketing, prawo, zarządzanie i kompetencje. W każdym z tych tematów są podtematy, gdzie możemy na takie szkolenie się zapisać. I co ważne, nie musimy jakby czekać na termin tego szkolenia. Te szkolenia są dostępne w każdej chwili. W momencie, kiedy mamy chwilę czasu, możemy do tego szkolenia powrócić i tutaj to szkolenie odbyć, wysłuchać i że tak powiem, podnieść swoją wiedzę. Jak najbardziej zachęcam do zalogowania się w bazie PARP-u, ponieważ tych tematów jest dosyć sporo, szkolenia są omawiane prostym językiem i tutaj można również bezpłatnie zdobyć troszeczkę wiedzy. Jeżeli chodzi o źródła informacji o funduszach europejskich, wiemy, że Państwo bardzo często szukają tych informacji. Na początku spotkania wspomniałam, że ten projekt, to poddziałanie, o którym dzisiaj mówimy, jest skierowane tylko i wyłącznie do osób, które są z Wielkopolski. Jednakże można jak najbardziej wyszukać projektów, które nas interesują dla osób, które mieszkają w innych województwach. I tutaj bardzo polecam stronę funduszeeuropejskie.gov.pl. Znajduje się tutaj praktycznie wszystkie projekty, które są realizowane, zapowiedziane na terenie całej Polski. Jeżeli chodzi o nasz regionalny program operacyjny, również polecam stronę wrpo.wielkopolskie, a także stronę instytucji, która prowadzi nasz punkt informacyjny, warp.org.pl. Tutaj na stronie mamy swoją zakładkę punkty informacyjne funduszy europejskich, gdzie publikujemy dla Państwa informacje, czy to na temat bieżącej sytuacji w funduszach unijnych. Również mamy taki pakiet biznes planu, gdzie możecie Państwo dowiedzieć się, jak stworzyć swój biznes plan oraz jak założyć swoją działalność gospodarczą.
I zachęcam również do polubienia Facebooka naszego Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, ponieważ tutaj znajdziecie Państwo ofertę naszych webinariów. Najszybciej pojawia się tutaj informacja o tym, jakie webinarium i kiedy przeprowadzamy. Jeżeli chodzi o sieć punktów informacyjnych funduszy europejskich, jesteśmy tutaj jedną z jednostek. Ogólnie informujemy na temat funduszy, programów, działań, możliwości dofinansowania, czy też tego, jak przygotować wniosek o wsparcie, także jak realizować i rozliczyć projekt oraz ogólnie informujemy o projektach tutaj przewidzianych, tych, które gdzieś są zapowiedziane, funkcjonują już. Ważna informacja, wszystkie usługi świadczymy dla Państwa bezpłatnie. Jeżeli chodzi o formę świadczenia, w chwili obecnej prowadzimy tutaj nasze usługi w formie zdalnej. Możliwa jest konsultacja z nami telefoniczna bądź mailowa, oraz przeprowadzamy dla Państwa webinaria takie jak to dzisiaj. Możliwa jest również indywidualna konsultacja u klienta w chwili obecnej tylko i wyłącznie w formie online. Taka indywidualna konsultacja jest przeprowadzana dla osób, które są niepełnosprawne i mają utrudnione tutaj możliwości dostępu do nas, bądź też dla kilku osób jednocześnie. W momencie, kiedy tutaj instytucja zamierza skorzystać z konsultacji na etapie przygotowania wniosku bądź realizacji takiego projektu, decyzję o przeprowadzeniu takiej konsultacji podejmuje koordynator z Urzędu Marszałkowskiego, więc w momencie, gdyby Państwo byli zainteresowani, prosimy o zgłoszenie zapotrzebowania na taką konsultację. Nasz punkt znajduje się w Pile na ulicy Grunwaldzkiej 2. Pracujemy na ten moment w skróconych godzinach od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 15. Tutaj są podane numery telefonów do nas oraz adresy mailowe. Bardzo zachęcam do kontaktu z nami. Tak jak wspomniałam, świadczymy usługi tylko i wyłącznie bezpłatnie. W godzinach podanych chętnie odpowiemy na wszystkie pytania, rozwijemy wątpliwości, wskażemy możliwości, z których możecie Państwo skorzystać. I ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że zobaczymy się niebawem. Tak jak już mówiłam, odpowiedzi na pytania Państwo otrzymają drogą mailową z podsumowaniem dzisiejszego spotkania. Dziękuję serdecznie, życzę Państwu miłego dnia, miłego popołudnia i do zobaczenia niedługo. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. No.